Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie z pięknego, starego miasta Breda. Dlaczego starego? No ponieważ pewien polski generał postarał się, żeby to miasto nie zostało zniszczone podczas działań wyzwoleńczych. I poza kilkoma budynkami to miasto nie zostało tknięte. Niemcy zwiali, tak jak planował generał Maczek, za co mieszkańcy Bredy są mu do tej pory bardzo wdzięczni. Jechaliśmy przed chwileczką ulicą generała Maczka. Nawet nie wiem, czy jesteśmy na... Nie jesteśmy już na niej. Minęliśmy sklep polski, ale to akurat żadna sensacja, bo sklepy polskie są w każdym większym bądź mniejszym mieście i miasteczku w Holandii. Dlaczego jesteśmy w Bredzie? Bo chcieliśmy ten dzień poświęcić trochę dla pana generała, który w wieku 102 lat, gdy zmarł, został pochowany na swoją wyraźną prośbę wśród swoich żołnierzy, którzy tutaj leżą. I dzisiejszy dzień będzie takim dniem po Bredzie, ale bardziej w kierunku Maczka, maczkowców i tych wydarzeń i tych miejsc z tym związanych, niźli z miastem Breda jako Holandia i tak dalej, i tak dalej. Chyba że znajdziemy coś na tyle ciekawego, żeby to pokazać. A zaczynając od ciekawostek związanych z panem generałem Maczkiem, no to oczywiście jest jego słynny dar. Jest to prezent dla mieszkańców Bredy. Pantera, która podobna jako fabryczna nówka sztuka nieśmigana została tutaj przywieziona i darowana. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale maszyna jako taka jest zacna. Resztki cymeritu. Otwory są zaspawane, więc podglądu nie ma, ale jest naprawdę piękny. Tak. Tak jest. Nic, co magnetyczne, się nie czepiało. No i przy takim kociaku dzisiaj rozpoczynamy spacer po tym mieście. Przed nami muzeum. I jeszcze parę innych miejsc, które zamierzam dzisiaj zobaczyć. I wierzę, że będziecie content, zainteresowani i zostaniecie do końca. Pozwólcie, że to miejsce pozostawię bez słów.
Muzeum Generała Baczka i pierwszej pancernej. Nie jest to duża ekspozycja. No niemniej jednak jest to fajne miejsce upamiętniające właśnie generała, jego dywizję na uchodźstwie. Spociłeś? No to chyba 50 amerykańska. Piękny pomnik, oczywiście ku czci Polaków, przedstawiający orła atakującego niemiecką gapę, nie wiem jak to tłumaczyć, też orła. No oczywiście wiadomo, że Polski na górze, upamiętniający przegraną Niemców i kończącą się de facto wojnę. A my jesteśmy w Wilhelmina Park w Bredzie i tu ptamy zobaczyć coś ciekawego tutaj w centrum, bo tak szczerze mówiąc to nie mam zielonego pojęcia, jak zwykle spontan i brak przygotowania. Tak się przygotowało. Tak, oczywiście. Nie, dlaczego? Częściowo jestem przygotowany, ponieważ naprowadziłem nas szczęśliwców na panterę do cmentarza, gdzie jest pochowany Maczek. No to było z przygodami, ale koniec końców też trafiliśmy. Muzeum, no to dobra, to ty trafiłeś. A teraz idziemy zobaczyć F-16, o którym nie mówiłem temu obok, bo on o tym nie wie, a ja wiem gdzie tu stoi F-16. Ale to już nie jest związane z Maczkiem, więc to taki bonusik. Idziemy do centrum szukać czegoś ciekawego, co warto by wam pokazać, żebyście nie posnęli przed tymi telewizorami. Kawałek odważniejszej architektury. Po drugiej stronie klasyka architektury. Z tym, że obstawiam, że klasyka architektury będzie miała przeszło 100 lat. I kunie były na dole czytane. Mówisz? Nie wiem, że kunie. No tam, kto ci tam wie, chociaż to nie jest wykluczone. No tak wygląda, jakby ten na dole był jakieś stajnie, ale coś ten na góry. Albo jakieś koszary. No. A tu New Art. Znaczy nie taki znowu new, ale bardzo nowoczesny architektonicznie budynek. A my sobie idziemy dalej. Mniej więcej tam, potem skręcimy w lewo, a potem jak zobaczymy większą ilość drzew, to mniej więcej będziemy na miejscu. I nastąpi to za niedługo, mam nadzieję, dzisiaj, jak się nie pogubimy. Patrz, tam fajnie w bramie coś namalowane. Dzisiaj mamy muralowy dzień. Adrian wypatrzył kilka fajnych. I jak dobrze mi się uda zmontować ten materiał, a dostanę zdjęcia, to je zobaczycie. Okej, okay, dobra. Ze zdjęciami może być obiektywny, techniczny problem, bo szyderczy uśmiech Adriana daje do myślenia. Ale w zamian za to pokażę wam to. No przynajmniej jakoś zrekompensuję braki w dostępności materiału od Adriana. Ale widzę, że tam dalej tam dalej to już w ogóle bajka. To dzisiaj przy okazji będzie jakieś tak muralowo też. I na górze. A tu kunie. Jakaś bitwa.
Tylko nie pytajcie jaka. Okej. Okej. No, a tutaj jak widzicie bonusik. Dobra. Tak. To nam już na dzisiaj styknie. Nie wiem, czy widzicie, jest muralik. Adrianie, pozwól, będziemy tutaj skręcać. I obok sobie przejdziemy i zobaczymy. Bo to będzie taki trochę też poniekąd dzień muralowy. Ranstad oczywiście, gdzieś by nie. Gdzie go nie ma. No i proszę. Nie tylko Zandam stoi muralem. A my idziemy dalej szukać Efa. Czerwony most w parku. No, obeszliśmy cały ten zamek Breda, w którym jest Akademia Wojskowa, więc wstęp jest dozwolony inaczej, czyli dla wtajemniczonych. No ale tutaj mamy fajny mostek z kłódkami oczywiście, no bo czemu nie? I tu się kończyło Stare Miasto, tą fosą, w obrębie których był zamek, jak widać nawet z bramą portową, bo tutaj nieliche statki mogły wpływać. A tam mamy centrum i Stare Miasto, przez które przejdziemy i zobaczymy, co fajnego jest. No tak szczerze mówiąc, jak Adrian był tak średnio przygotowany jestem. Poza wątkiem maczka, no to tak niekoniecznie. Knajpka, knajpkę goni. A my wbijamy w tą starówkę. Trzeba zobaczyć co. Ja nie widziałem tego kościoła. Takiego kościoła nie zauważyłeś. Ulica Szkolna. Dobra, wbijamy tutaj. Na Chrotmarkt. Tak jest. To jest jedyny słuszny kierunek. I... Bardzo klimatyczna uliczka handlowa. Chociaż mogliby trochę zadbać o stolarkę tutaj. Panie Adrianie, znajdujemy się w centrum tegoż miasta. No. A, latający tygrys to nawet Zandam jest. No wiesz, to mieszkamy w prawie Breda. Tam był seks. No. Dużo wspólnych cech. To rozmiernie tym. No i moi drodzy, w tym sposobem przeszliśmy sobie przez ulicę Handlową, przez centrum. Doszliśmy z powrotem do parku Wilhelminy.
gdzie stoi pomnik dwóch orłów i kociak na gąsienicach. A i tak szybko na jednej nodze oblecieliśmy centrum. No ale tak, nieprzygotowani, nie wiedzący co i jak, nie szukający za bardzo muzeów, no bardziej nastawieni na generała Maczka niż na zwiedzanie miasta jako takiego, więc odwiedziliśmy pana generała, przy okazji zobaczyliśmy coś niecoś na mieście, taki spacer przy okazji i się zawijamy. Jest strasznie duszno, bo po wczorajszych upałach spadł deszcz i to wszystko teraz paruje, kisi się, a wiatru nie ma, żeby przywiało świeże powietrze, więc no, mało miło. Tak czy inaczej, Breda powierzchownie, bardzo powierzchownie odfajkowana, zobaczona. Zwiedziliśmy, no co, centrum miasta tylko i wyłącznie. Zobaczyliśmy polskie akcenty, czyli polską stronę Bredy. I się zawijamy. Totalnie jak zwykle nieprzygotowani, bez planu na to co zobaczyć jak. Po prostu przyjechaliśmy. Także my spadamy. Dziękujemy bardzo za wspólne oglądanie, za to, że byliście, że chcieliście, że oglądnęliście. Na przyszły tydzień zbierać po 2,50 każdy, żebyśmy mieli za co jechać na następny ten wypady. Mówisz o Patronite? Tak. Dobrze, numer konta podam na końcu. Dziękuję bardzo za to, że byliście. Mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczyska następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.